Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aaron Blue TV, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w LEGO Jurassic World na konsolę PlayStation 4. W ostatnim odcinku sobie zaczęliśmy pierwszą misję z drugiego epizodu, czyli Park Jurajski Zaginiony Świat na Isla Sorna. I od razu chciałem coś wam powiedzieć, zauważyłem, że patrzcie, tutaj na tej pierwszej wyspie mamy nowe poziom dodatkowy, ucieczka przed Gallimami i poziom dodatkowy pościg tyranozaura. I to też właśnie to są te paski, widzicie? Mamy 26 pasków, 20 poziomów plus 2 poziomy dodatkowe, kiedy robimy fabułę na danym obszarze. Więc jeden z moich widzów napisał, że mamy tylko dwie wyspy, ale ja się nie zgodzę. Będziemy mieli 3 wyspy, jeszcze jedną tu. Jurassic World. Będziemy mieli 3 wyspy i na każdej wyspie po 2 poziomy dodatkowe. Tak to właśnie będzie. Tak mi się wydaje. No i okej. Nie wiem, te poziomy bonusowe może... To jeździ w ogóle? To chyba nie jeździ. Mamy jakiś wyścig. Dobra, pójdziemy teraz. A nie, dobra. Zaraz pójdziemy tam. I poziom dodatkowy jeszcze zrobię, tylko nie wiem, kurczę, wiecie co. A, to jest poziom. A tutaj co? Możemy sobie wziąć pojazd jakiś. Tam jest jeszcze jakiś typek. O! Czyli że on sobie tutaj chodzi, że go możemy kupić. Dobra. Coś jak w Batmanie dwójce LEGO, że mamy takie stacje. Sobie zróbmy może wyścig. Tylko takie urozmaicenie. Potem zrobimy kolejny poziom fabularny. A te poziomy dodatkowe sam nie wiem. Nawet nie wiem, czy one są... Kurczę. Dobra, źle zrobiłem. Wiecie co? Może wyścigi zostawię sobie. Wyścigi sobie zostawię na zwiedzanie świata. Tutaj da się uwolnić tego dinozaura. No i uratowaliśmy dinusia. Teraz w nagrodę mogę nim jeździć. Że ja to ogarnę później. A to jakiś ziomek nas strzela. Rozwalę ich. Kurczę, nie wiem czy... K
Kurde, no nie zdążyłem. Spróbuję jeszcze raz. Dobra. Strzelaj, strzelaj. No okej, okay, dostaliśmy jeszcze jeden złoty klocek. Tylko kurczę, dobra, bo to zostawmy sobie takie rzeczy dla zwiedzania świata, bo ja też nie chcę, żeby te odcinki były za długie. To sobie zostawimy na zwiedzenie świata, a teraz skupmy się na misji fabularnej. I dzisiaj jest niedziela, może jeszcze ten odcinek dla was wrzucę, bo wczoraj miałem ten piąty odcinek wrzucić, ale jednak wrzuciłem dzisiaj rano, więc żeby wam za taką rekompensatę, to mogę wrzucić ten odcinek, co nagrywam teraz dzisiaj. Tylko że widziałem jakiś komentarz, czy mógłbym nagrywać najwięcej, żebym nagrywał najwięcej jak się da i wrzucał. Ale wiecie co, nie podoba mi się taki pomysł, dlatego bo wolę jednak wrzucać dwa odcinki dziennie regularnie niż trzy odcinki na przykład, czy cztery dziennie, ale potem żebyście nie mieli odcinka przez 1-2 dni. Tak nie, mi się nie podoba taki pomysł. Wolę regularne odcinki, takie dwa dziennie. Okej. Okej. Super, nie skoczył mi. Czemu mi nie skacze? Dobra. Powiem wam, że postaram się do następnej soboty w ciągu tygodnia skończyć serię ten tryb fabularny. Już dzisiaj poproszę mojego znajomego o obrazki. I może jeszcze mi się uda parę odcinków ze zwiedzania świata wrzucić zanim wyjadę na wakacje. This is a game trail, Mr. Ludlow. If you want me to run your little camping trip, I'm in charge. Okay. Okay! Dieter, get into the outrigger. You're closing in on her. The one with the big red horn, the pompadour! Simply put, InGen is seeking limited partners to pay some of our expansion costs. You don't bring people halfway around the world to visit a zoo. You bring the zoo to them. Mr. Hammond knew this before he ever dreamt of an island. He began construction on an amphitheater. San Diego is the perfect site. It could be completed, ready to receive visitors in less than a month. We're taking these animals out of here. Back to the mainland. I think I should tell you guys. Hammond told me these people might show up. He did send a backup plan. What backup plan? Me?
Okej, okay, sabotaż obozu. Wiedziałem, że to będzie taka misja. Czyli musimy... Musimy uwolnić Dinusie. No i przy okazji zebrać pasek, jak się uda. Who are you? They can't be here. Get them! Okej, załatwiliśmy ich. Jak widzicie, już mamy prawie dwie moneciki. Więc to nie jest długi poziom. Okej, czyli będziemy musieli ratować dinozaura, potem je jeszcze leczyć. Pani doktor zaraz się tym zajmie. Ten ktoś to ja. Trochę kasy za samochodem. Z tej strony już nic nie ma. Okej, no to zajmijmy się nimi. Pewnie jeszcze będzie dodatek monety z przeciwników, żebyśmy dostawali kasę za każdego pokonanego przeciwnika. To jest standardowy dodatek we wszystkich grach LEGO. Okej, już zaraz tego biednego dinusia musimy uwolnić. Może dostaniemy jego... Dostaniemy go po prostu, że będziemy mogli sobie nim grać. I w następnym odcinku... spróbuję ten bonusowy poziom przejść. Zobaczymy, czy to będzie długi poziom, czy nie. Bo jeżeli to są krótkie takie te poziomy bonusowe, to... od razu bym je załatwił na odcinku. Albo sobie je po prostu zostawię jako taki dodatkowy... jako taka dodatkowa rzecz. Czyli, że wiecie, no po prostu już... w zwiedzaniu świata to będziecie mieli. Zobaczymy. Więc tutaj pieką kiełbaski. Nie wiem, jak z kupy można znaleźć loda na patyku, ale... okej. To jest gra LEGO, nie wnikam. Masz, przyjacielu? A tam widzicie, widzicie, że tutaj potrzeba paralizatora. Wtedy można tam wejść na górę. O. I sam wskoczyłem. Czekajcie, to może...
A, okej, okay, to pewnie ten paralizator jest do czegoś innego. No i okej, okay, idziemy dalej. Skoro mają kiełbaski, to pewnie banany też mają. No tak, już zaskoczenia to nie ma co. Wszystkich rozwalimy od razu. Okej, okay, tak, ten poziom za długi nie jest, bo widzicie, możecie zobaczyć, czy poziom jest długi, czy nie, poprzez zbieranie kasy. Jeżeli kasa się zbiera dość szybko, to znaczy, że poziom jest krótki. Okej. Okay. Tutaj cały czas tego gościa nie mamy. A tu? A tutaj otworzymy. No i mówiłem, banana mają. Jeszcze tutaj. Pochodźmy sobie. To już wezmę tego banana. Dobra, może zostawię to autko tam. Muchomorek? Z tego co wiem, to muchomory są trujące, ale w końcu to jest dinozaur, nie? Więc on też ma inne upodobania. No i masz. Czekajcie, może... O, pięknie. Właśnie o to mi chodziło. Dinozaurem o wiele szybciej się eksploruje teren. Tutaj nie wiem, co to jest. To jest do czego innego. Okej, tamto zielone jest dla innego dinozaura, więc mi się wydaje, że po prostu jak już mamy odblokowane jakieś dinozaury, to w trybie swobodnym możemy... Uh-oh. Trouble's brewing. Okej, to tamten dinoz się już nimi zajmie. Jeszcze tam możemy zerknąć, czy... Co tam się dalej stało, czy... Tutaj... Czekajcie, dobra, te skrzynki jeszcze się da zniszczyć. I co, o co tutaj chodzi? Gdzie jest ten pan DNA, kiedy jest potrzebny?
Jest tam jeszcze ten dinozaur. Okej, dobra, poszli sobie. Myślałem, że może tam jeszcze byłby jakiś mini zestaw czy coś. Okej, idziemy dalej. What the? There shouldn't be anyone else on the island. Capture them! Okej. Teraz uwalniamy triceratopsy. Tak, teraz na wyspie jesteśmy takimi, można powiedzieć, wyzwalamy dinozaury, nie jesteśmy wyzwolicielami, czy to jakoś tak, tak to się mówi. Tak, dinozaury to nasi przyjaciele. Nie pozwolimy, żeby ich, żeby przewozili je sobie do zoo. Chociaż zobaczycie potem, jak się akcja potoczy. Potem będziemy z nimi współpracować. Sami zobaczycie. Od razu wam mówię, że... A, bo dobra, może nie będę spoilerował, kto przeżyje, a kto nie. Okej, wielkozaur. Wielkozaur zbiera kasę. Lubię chodzić tymi wielkimi dinozaurami i wszystko rozwalać, co się da. Jest naprawdę fajne. Takie chodzenie i niszczenie wszystkiego. Okej, uwolniliśmy kolejnego gościa, dzidziusia. Let me tell you about some of the attractions we have in store for the park. For a start, we'll have a Pachycephalosaurus petting zoo. Of course, those particular dinosaurs have a habit of headbutting anything that moves. But the same is true of goats, and everyone seems okay with that. Another plan is to use brachiosauruses as slides, thanks to their long necks. And as they're herbivores, they're extremely unlikely to eat any of the visitors. Okay, jeszcze triceratopsa musimy. Widzicie już prawie cały pasek jest, więc pasek będzie, znowu piękny wynik na tym poziomie będzie. Particularly profitable money spinner will be the Triceratops ringdoves. Is a fairground mainstay. The added difficulty of the competitors having to get the hoops over a moving target. I'd wager that one will bring in quite the pretty penny. Dobra, tutaj mamy jeszcze tego triceratopsa. Nie mamy wbrew wszystkiemu. Ale tu jest potrzebny kluczyk. Tak, czyli musimy pójść tam. O nie, nie lubię tych małych dinozaurów. Jeden to jest niegroźny, ale mówię wam, w grupie są zabójcze. Thank you.
Jakby tu je odciągnąć. Może ogniem. A, dobra. Nie zauważyłem tutaj tego. Aha, dobra. Czyli jednak nie, myślałem, że tam po prostu by się wzięło pochodnie i te dinozaury odciągnęło, bo tam była ziemia i konewka, prawda, dla tej pani profesor. Jest. Okej, budujemy. One might say it'd be up and running. He's got a broken leg. Let's get in the car before they hear us. Out of your mind? Do you have any idea what that is? You're nuts. Właśnie, to jest mały tyranozaur. Młody tyranozaura. On jest bardzo niebezpieczny. Bo zaraz jego matkę przyciągnie. Ja nie mogę, nogę mu odrwać. So that should make an interesting chapter in your book. Hang on to something! Hang on to something! I to jeszcze nie koniec poziomu. We need 3 double cheeseburgers with everything. No onions on mine! And an apple turnover! Okej, trzeba się zmienić w niego. Teraz tu mamy punkt kontrolny. Poczekajcie, widzicie, tam macie bursztyn na górze. Potrzebujecie małego tyranozaura. To jest już tak jak w Star Warsach, czyli że można się zmieniać. Jeszcze nie wiem dokładnie, co tutaj trzeba zrobić. Da się tutaj wejść jakoś. Da się tutaj wejść czy nie? Czekajcie, no. O, okej, udało nam się zebrać bursztyn. Tylko jeszcze chyba nie o to tutaj chodzi. Nie ma łopaty. Może gdzieś jest łopata.
kurczę, też nic nie widzę. Chyba się trzeba zmienić w Malcolma. Czy nie za bardzo? Może trzeba wejść na górę. Spróbuję wejść na górę. Puszczać. Okej, dobra. O to tutaj chodziło. Okej, szybko, chłopie, buduj to. Musimy uratować ich. Teraz dajemy na wsteczny. Increase your rate of climb. Kurczę, spadam. Kurczę, jeszcze te dinozaury tutaj dochodzą. Co, jeszcze T-Rex przyjdzie. Niestety muszę wam powiedzieć, że nasz przyjaciel mechanik zginie niestety. Sami macie teraz film. Mi się złapał. Communication equipment's been destroyed. Back We're off. Stuck here, ladies and gentlemen, and stuck together thanks to you people. At least we came prepared. There's a communication center here, in the old operations building. If we can get here, we can send a radio call for the airlift. A kurczę, czekajcie. Nie, no, ten mechanik chyba zginął. Nie wiem, bo czy to było pokazane tam na w grze, ale on zginął w filmie. Ten T-Rex go zjadł. Tak mi się przynajmniej wydaje.
No ale spoko, mamy pasek. Mamy nowe postacie. No jakie mamy bursztyn kompsognat, coś takiego. I tam jakiś widz napisał, że odblokowano, znaczy, że odblokowano do kupienia, ale to jest chyba tylko tak z postaciami, bo dinozaury chyba mamy od razu. Okej. Tu mamy mapkę, a nie, to jest przybycie Ingenu. No to okej. To by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Aaron Blue TV, cześć.